Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na speedrun na 5.0. Gramy na 5 minut, komentujemy ruchy. I już widzę, że przeciwnie zagrywa obrona Marszala. Skoczek na F6. Oczywiście tutaj wybijamy, budujemy sobie w centrum w sposób bardzo prosty. Wstępem wychodzi skoczek i posunięcie E4. No i tutaj jesteśmy w domu. Bardzo się z tej pozycji... Cieszę jestem zadowolony. Gonie C3, żeby nie było C5. F3, żeby nie było bicia na E4. No i tutaj myślę, że jest w porządku. Zagramy wieża C1. Jeszcze wzmocnimy skoczka. Zobaczymy, jak przeciwnik zreaguje. Ok. Myślę, że wyprowadzenie gońca na C4 będzie w porządku. Następnie. Zaplanowałem sobie skoczka na E2. Pewnie E5 jakiś przeciwnik szykuje, a jednak nie. To goniec B3. Tutaj uciekamy oczywiście. Może jakieś A3. Jeżeli A5, to A3, żeby goniec miał też swobodę ucieczki. No i ten goniec. P... Zbił? A to ciekawe. Zbijam oczywiście skoczkiem. Para gońców po mojej stronie. Jest świetnie. Wydaje mi się, że przeciwnik. Stoi po prostu źle. Ja sorry, że tak często mówię, znaczy często. No po prostu oceniam na chłodną pozycję. Wydaje mi się, że po prostu mam lepszą grę. Mam parę gońców. W ogóle jak on tutaj się rozpycha dziwnie. Spróbuję zagrać może tak, tak i tak. Może tak spróbuję taki motyw zrobić. E5 i tutaj. Zobaczymy. Teraz tak, skoczek wejdzie tu, ja wejdę tu. A, no tu podstawił uwierzę, Nie wiem o co chodzi. Ale chętnie z tego skorzystam. No i Hetman E2, żeby zagrać wieżą na D1. Jakość więcej, chyba coś przeciwnikowi nie wyszło, tak mi się wydaje. Sprawa jest prosta. Ten skoczek, trochę mi tutaj ten skoczek wadzi. Jakoś bym go przerzucił na C5. Tylko co tutaj, tutaj? No chyba tak E5. No, chyba trzeba w ten sposób grać. I skoczek E4. Wejście tu, wejście tu. Chyba najszybsza droga. Taki jest ruch, ale skoczek broni G5. Hetman nie wchodzi, nie grożą maty. No dobra, wejście tutaj, tutaj, tutaj. Spróbuję zdwoić wieżę, przygotować to. Aha, już w sumie mogłem tutaj trzasnąć. Nie, nie mogłem, bo wieża by zbiła. Skoczek by wrócił i tam e, tak na szybko patrząc, ale skoczek C5. Znaczy spróbuję tu zdwoić wieżę. Chwila, bo tak, tak będę musiał zagrać. Hmm. Dobra, no dobra, zagramy tak. Tu zaatakujemy. Skoczek F4, tu. On wróci, wtedy może trzask. Może tu. Jakoś trzeba będzie się przedrzeć. To zbijam teraz. I wtedy zbijam tu. Tak sobie zagrajmy. Zbił pionkiem. Zbijam. okej. Okay. I tutaj. Czy odbije wieżę jeżeli wymieni? Nie powinien wymienić. Wow, bardzo mnie zdziwił. I co, zagrasz tak? No, oczywiście, wejście tutaj. No i tak. Chodzi o to, że jak skoczek zagra tutaj, ja wchodzę tam. Ha, i skoczek F5 jeszcze miałem. Mam teraz skoczek F5. No to jesteśmy w domu. Jakiś G4 ewentualnie. Tutaj skoczek może pójść tędy, ale to wtedy wieża E7. No zobaczcie, przeciwnik ma strasznie słabego gońca. G4 wzmocnimy to. W sumie już mogłem tam zagrać. Chyba mogę zagrać od razu. Goniec zagra tutaj. Zagramy sobie tu. Wejście drugą wieżą. No co, hać też, by króla nie wpuścić. W sumie tu już można było trzasnąć i zagrać tak. A, podciągnięcie króla też ma sens. Wejście wieżą. Bicie tutaj, bicie tutaj i... tu? Mmm... chwilunia. Nie no, najprościej będzie chyba po prostu to wybić. I wejście wieżą tutaj. Koniec ma problem. Znaczy zagra tutaj, tam jakieś c5 ma, jak ja pójdę tu... A, to tak, no przeciwnik podda. Dobra, spróbuję rewanż. I szukamy sobie kolejnego przeciwnika. Ranking rośnie. Blisko jesteśmy już 2300. Cierpliwie czekamy sobie na kolejnego przeciwnika. No i mamy. D4. No to jedziemy z obroną królewsko-indyjską. Posunięcie G6. Okej. Okay. E4. D6. Atak czterech pionów. No. Grywają ludzie, jak widać. I zagrajmy, nie mogę tak od razu. Zagram E5, bo po wybiciu do końca wszystkiego jest świetnie, bo skoczek G4. No ale on tak nie zagra. Dobra. Gramy tak i tak. I tak. Tu bicie chyba jest fatalne. Tu są jakieś chocki, klocki, ewentualnie wieża E8. Tak, tutaj musi być dobrze, więc tutaj na pewno jest... Tak, tak mi zagrasz, no A5, 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 on pewnie roszadę zrobi. I przestawię skoczka tu i tu, goniec broni, przestawię skoczka, skoczek będzie stał dobrze, gońca tutaj, jakieś B6, bo on może też tak zagrać, a tu możesz zagrać, gram, w chwilach zagram, tak. Wieża B1, to tutaj pójdę, jak tu pójdę, dobra, no to on wymieni gońca bardzo silnego, no to też... Mogę pójść. Aha, teraz jest B4. Dobra. Zagrałeś dobrze, mój drogi przyjacielu. Dobrze zagrałeś. Yy, bardzo dobrze zagrałeś. Oj, nawet mogę teraz mieć mały problem, ale nie. Chyba tak jeszcze mogę zagrać. Bicie, bicie wtedy. C5 tutaj. No jak tak, to tak w ogóle. No skoczek D6 i tam bym chciał wejść. A okej, okay, tutaj możesz tak. No skoczek D6. Jeżeli C5, to tam wchodzę. Skoczek szuka jakiejś opcji już. O! Czy żeby to się udało? Tak łatwo wejść tutaj? Znaczy to też trzeba było przeliczyć. Goniec i tak ucieknie. a tutaj uciekłeś. Dobra, na razie bitka. Tutaj bitka chyba. Bitka i bitka. Chyba nie tracę materiału, co? Zyskałem pionka. Skoczki chyba stoją dobrze. Pionek więcej, powrót. Skoczkiem tu jest atak. No właśnie, wyszło bardzo dobrze. Jeżeli koniec wróci, to chyba mam taki w ogóle ruch. Żeby spróbować to wszystko powymieniać. Koniec wybił, koniec wybił. Skoczek stoi dobrze, pionek więcej. Chociaż nie widać teraz jeszcze tego pionka więcej w taki sposób, że jest dobrze, tylko po prostu. No powiecie, to jest słabe, no ale jest lepiej niż by mogło być. Skoczek pinuje tu pionkę, nie może się ruszyć. Bierze a3, od razu go tutaj postrasza Zawsze taki ruch na związanie to jest jakaś tam opcja taktyczna Dobra, czy tutaj f5 wchodzi? Chyba wchodzi f5 Chyba f5, bo tutaj sprzężenie na tym punkcie jest, jak wybicie to gońcem Tak, 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 tutaj zagrałeś, a to ciekawe A nie mogę tutaj zbić? Mogę przecież zbić na e4 No dobra, dwie figury za wieżę. Jest to opłacalny biznes, więc tak zrobimy. Jak Hetman jeszcze zbije, to jeszcze mam taki ruch. A, co ja gadam? Hetman nie może zbić, bo wieża stoi. Tu w ogóle jest świetnie. No tak, wybicie dwa gońce. Są dwa gońce, ok. No to tutaj mam taki ruch i chyba jest genialnie, bo koniec atakuje. Wybiję sobie tu, może wejdę tam. No to tutaj musi być koniec partii. Jeszcze goniec E5, świetny, stoi. Dobrze. Dobrze, tu wychodzi bardzo dobrze. Eee, bardzo dobrze to wychodzi. Chyba, chyba mam cię. Najważniejsze jest to, że on nie ma żadnej kontry. A, automatyczne poddanie partii za 6 sekund. Okay. Czyli przeciwnik chyba uciekł. Dobra. Eee, szukamy sobie. Kliknąłem rewanż, jak przeciwnik ucieka. A może jest, wrócił chyba. Dobra. Szukamy sobie kolejnego przeciwnika. 2438. To chyba największy ranking z, w tym speedranie, z jakim miałem okazję grać. No, gramy E5. Dobra. Czyli mamy tutaj. Mm. Okej, okay. jak to się grało? Proste, chyba wyprowadzenie skoczka. Wielkiej filozofii nie ma Szach Tak, zagrajmy Dobra, myślę, że tutaj Mata nie widzę Okej, okay, może O, zbiłeś jednak I co? I teraz grał chyba tak w ogóle Będę to bronił Znaczy, on zrobi roszadę, zagra wieża E8 I chyba nie mam jak tego dalej obronić Zrobię długą tu możesz zagrać co nie? No tak. Tu możesz zagrać, będę musiał wrócić tu. Zbijesz tu, tu, tu. Okej, okay, ale... Właśnie. Koniec E2. Yy, co dalej? Nie wiem. Koniec E2 na razie tak, żeby bronić, żeby wieże scalić. Yy, hmm, A3 jest OK, bo tu nie wchodzi mi żadna figurka. Dobra, no tym Hetmanem trzeba będzie chyba uciekać. Spróbuję uciec tak w ten sposób, żeby tam zbić po prostu. I ewentualnie tutaj. No dobra, to będzie taka dosyć równa pozycja. A nie osiągnąłem tu w debiucie niestety nic przy tych założeniach. Chyba coś źle zagrałem. Dokładnie. Zagrajmy tak, spróbujmy tak. No wybijesz, będę musiał to wybić, Hetman wybije. Dokładnie. I tutaj wisi. Hmm. Nieprzyjemnie. Bardzo nieprzyjemnie. Tak muszę zagrać. No dobra, spróbujmy goniec F3. Jak wymiana, to wymiana. Ten goniec był silniejszy. Tu F4 będzie grozić jakiś H5. Spróbujmy podgryźć. H5 on może zagrać, ale wtedy to koncepcję gry zmieni. Może coś w tym stylu. Hmm. Zobaczymy, jest wymiana, jest wymiana, OK. Bo jak coś to gram Hapień, mój drugi przyjacielu, więc pewnie sam musisz tak zagrać. F4. Może jest OK? Taki ruch w ogóle grozi tam z matem i z wymianą hetmanów. Jakbym chciał mocno te hetmany wymienić. To jest gość 2438. Zapomniałem w ogóle z kim gram, a to z jednej strony to dobrze. No, już sobie przypomniałem. Ok, tak zagrałeś. Yy, to chyba muszę tutaj ci kropnąć. Tak, bym chciał zagrać, ale tutaj. Tutaj, to będzie tam, tu wymieniona. Dobra, masz F4, żeby nie było G5. Pewnie tu zagrasz, yy, to wymienimy. Wieża zbije jakieś B3. Albo po tym ruchu po prostu pójdę królem. Pójdziesz tutaj, co będziesz mnie męczył? Dobra, wymiana i B3. E, chyba teraz jest dobra okazja na ten ruch. Tu bicie, bicie, zrobi się wolny pionek. Dobra, gramy. Gramy, gramy, bo tu wolny pionek może być i słabości. O, to wymiana. E, uderzmy jeszcze w to. On musi wrócić. Dobra, to może sobie stać. Podchodzę królem. Może mm, tak i tak. Może tak. Jeszcze z takim planem. Wymiana tu i tu. Tak, tak. A, ok. Zobaczymy, co po tym zrobi. Bo jeżeli zagra tak. Mam chyba taki ruch w ogóle. Aha, on zagra tu i pionek będzie niebroniony. Hmm. Dobra, muszę. Wybił tu. Ok. To było zmuszenie go do wybicia. Teraz tego pionka wezmę, ten będzie słaby, słaby albo wolny i mocny, ale nie, raczej słaby. A tak chcesz to zrobić. Pytanie, czy nie bić tak? On zbije tu, tu, tu. Ja muszę wrócić. Tak, sobie wyprostuję pionki. Zdążę królem zagrać. Zawsze zagram tu i będę bronił. E, wybijam pioneczka, tak jest, on zagra tak, ja tu, on tu. A, jednak nie, to zagramy tak. A on to będzie tutaj bronił w ten sposób. Dobra, wieża wraca, królew 3. Tak mi zagrałeś, dobra. Tutaj h5. Hmm. Chyba tak i tak. Coś w tym stylu trzeba będzie zagrać. Może tutaj te pionki ruszyć. Okej, okay, tak mi zagrasz. Dobra, idę tędy. Coś tędy spróbujemy. Może B4. C5, jakiś przełom taki zrobić. Chyba jedyna moja szansa, żeby zostawić przełom. Jeżeli tu, to chyba muszę tak i tak. No wtedy C5, bicie, bicie tym pionkiem będzie, bicie, tu będzie słabość. Aj, nie zdążyłem pionkiem zagrać na E4. Się okazuje, że tutaj chyba. No, jeżówki są trudne. Co? Tak zagrałeś? Czy ja mam tutaj opcję przełomu, mogę zbić? Bicie tutaj, ty tutaj, ja tak. Dobra, bijemy. Chcę zbić. Może on się pomylić, zagra tak, ale nie sądzę. Raczej zagra tu, wtedy tu, on tu, bicie, bicie. Dobra, tak. Jeżeli bicie, bicie, tu będę atakował, to mogę obronić, więc będę miał Cię pod kontrolą. Więc będzie chyba w miarę dobrze. Kolejne jest to, że król tutaj. No, ale tu są słabości. Dobra, tu mogę wybić. On musi wybić teraz. Z szachem mam pionka więcej. I wracamy. Tylko pytanie: czy ja to wybronię? Znaczy, czy ja jestem w stanie to w ogóle wygrać? Ehm... Może tak, żeby wieża nie miała tutaj żadnego zagrania, tylko na e4. Przejdę królem tędy. I chyba jak zagram tu, dam szacha, wezmę pionka. Powinienem sobie dać radę. Tak, to jest chyba wygrana. Zagram tu, on pewnie będzie musiał tak zagrać. Ja mogę tak i tak. Eee, chwileczkę, jeszcze się zastanawiam. Tutaj ty mi zbijesz, ja zbiję i ty tu. Dobra, to będzie wygrana, muszę tak. Tak, tak. Znaczy, mogę dać szacha, muszę dać, muszę zbić. Jeżeli zagrasz tam na mata, to mam tutaj strzałkę. O, właśnie. Mam szacha, tutaj jest pionek. Ten, no, dobra, idziemy tym pionkiem. Idziemy pionkiem, zasuwamy pionkiem. On też musi jakieś ruchy wykonywać. Zaraz, jak ja zagram tu. Dobra, gram do końca i pionka doprowadzę. Będę mógł sobie zbijać tego. Dobra, to jest wygrana. Aktywny król, słabe pionki, to musi być wygrana w takim razie. Mamy, słuchajcie, gościa. 2438 na łopatkach praktycznie. Mamy gościa na łopatkach. Tak. No, jeżeli zagra tutaj przeciwnik, to bije pionka. Bije pionka. Ok, gram tutaj. No i co, jemu się ruchy zaraz skończą. Znaczy, tak, no mogę po prostu zagrać tu i zbić tego, dwa pionki wygrają. Tylko pytanie, czy nie mam jakiegoś lepszego pomysłu? Może tak, zagram. Jak tu to zbiję? No właśnie, to będzie lepszy pomysł. Zobaczcie. Działa bardzo dobrze. Ok, jest zwycięstwo. Chętnie rewanż. Bardzo chętnie rewanż. Mamy rewanż, mamy rewanż. E4. No zobaczymy, jak ten karokan zadziała na takiego e, mocnego przeciwnika. Walczymy o wejście na 2300. Strzałka. Co? Goniec C4, nie wiem co to za ruch. Jest taki, jest taki wariant. A, okej. Okay. No dobra, niech będzie tak. Ja będę grać logicznie. Wyprowadzam goń. Matko Boska, ale wpadłem w pułapkę. Tutaj. Kompletnie zapomniałem o tym. Na czym Znałem tę pułapkę, no ale wiecie jak to jest. Kurczę, blade. Jest źle. Krzysztof, jest źle. Jest bardzo źle, żebym jeszcze miał wierzę na F8. Tu ogromna słabość, niestety. Eee, Ależ sz... dałeś mi wziąć tutaj pionka za Frico, kolego. Więc wykorzystam tą okazję. I tu jest! O, właśnie, musisz się zasłonić. Ale mam szczęście. Tylko teraz pytanie: Co dalej z tym szczęściem? Tutaj grozi wzięcie. Chwila, 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 chwila. Muszę tutaj mądrze pograć. Chyba królew 7. Sam się obronię, żeby wieżą zagrać. Może się wyprostuję w tej sytuacji. I taki ruch spróbujemy tutaj. Nie wiem. Tak, żeby trzymać pole G4. Szybki skoczek musi być też. No i to jest dylemat, czy tak? Ale on idzie na to. Mądrze to zrobił. Tutaj jest atak. Dobra, biorę. No jak cierpieć, to już za coś. Skoczek zagra tu, ja muszę tu. Okej. Okay. A wyjście tutaj grozi. Ups. O kurczaczki. Wiecie co? Chyba straciłem hetmana. Ojeku, nie widziałem tego, że tracę hetmana w taki prosty sposób. O, losie słodki. A jajaj. tracę Hetmana. No nie, nie, nie jest bez tego. No muszę wyprowadzić figurę. Jest bez wyjścia. No, dostanę taki ruch. Zbije po prostu wtedy wieżę niedobrze. Hmm. Jest źle. Jeszcze powalczę oczywiście, na 4, 6 pionków na 4. Hmm. A, tu jest źle po prostu, tu jest bardzo zła pozycja, tak mi zagra pewnie skoczkiem. A, to będzie atak, to będzie atak. No, nawet tak zagrałeś, OK. Mogę zbić pionka, tylko to nic nie da. Biję tu, tu i tam do szacha i weźmie mi końca. Okej. Okay. Uciekam królem. Taki ruch to w ogóle było świetnie, no ale hmm. w ogóle w tą pułapkę wpadłem jak amator w debiucie. Wiedziałem, że coś takiego jest, no. Na tym to polega. Jak się nie, nie zna na dobrze, tych wszystkich takich podgambitów, no to można właśnie wpaść w tarapaty. Ale w tym wypadku, nie, wpadłem. Dobra, zagrałeś tutaj w porządku. Skoczek D5, czy ja trochę jestem w stanie tutaj to wybronić? No, skoczek wejdzie tu. Tu będziesz mnie atakował. Co? No, muszę tak tutaj. No, muszę tak chyba bronić. Tu mnie zablokuje. Ja wiem o tym. Nie spodziewałem tego ruchu. Nie mogę tak zagrać. Nie, nie mogę. Najpierw tak bronimy. Tutaj grozi. tak. I mogę zdobyć kolejny ten. Kolejną figurkę. Ale zagrasz tak pewnie, co? Będę musiał cię wtedy podważyć. Zagramy B6. Jeszcze walka trwa. Jeszcze walka trwa. Koniec no, E5. No dobra, poblokował mnie tutaj. Skoczek na szczęście stoi dobrze w obronie, w defensywie. No gramy tu chcemy wybić. Może jakoś tak próbować. No, czas też tutaj jest ważny. Może wtedy tak. I wtedy będzie groziło tutaj wzięcie tego skoczka, to wybicie. A zagrał tak, to chyba mam teraz taki ruch. Mam taki ruch, bo jak tu, to tu. Nawet... A, masz szacha. Kurczę. Dobra, jak zbijesz... Nie zbił. Tak? Nie, no muszę tu wybić chyba. A, Dobra, wybijam tego pionka, niech ten skoczek stąd ucieka. Jakiś taki pewnie ruch zostanie zagrany. Ja wtedy tak, żeby tego skoczka stąd wypędzić. Pionka będę bronił, potem jakieś widły będą grozić, a będzie trzeba uciec z królem. Dwie minuty na zegarze, czy wyjście z wora się uda? W ogóle to bicie chyba było, ale to trzeba dobrze było to wszystko liczyć. Gram tak. Jakoś tak się porobiło teraz, że jakieś szanse widzę. Trzeba tego skoczka będzie stąd odpędzić. Nie, wprowadzić trzeba będzie wieżę gdzieś. Może tutaj. Może tutaj jakieś takie ruchy, jakieś niespodzianki, nie wiem, coś tam może gdzieś wyskrobie. No co, tak, tutaj tym pionkiem odbiję, będzie dobrze. Ok, chyba tutaj skoczek do szacha, tu może być problem. Zaatakujmy. Hetman tu atakuje, tu atakuje, tutaj trzeba bronić pionka. No tak twardo próbuję się bronić. Eee, no pionki są rozszczepione niestety. Taki ruch czy działa. Tu mi mocno atakujesz co? Będę musiał mocno też to bronić, gram tak. Jeżeli hetman tutaj, to mam już wtedy G6. Gram G6. To skoczek nie musi uciekać oczywiście. No właśnie, otóż to, masz inne możliwości, ale spróbuję zachować te figury trochę. Taki ruch, co? Tutaj gdzieś się przemieszczę, coś zrobię. Taki szach jakiś tam będzie groził, pewnie. A, właśnie. Mm, może. Tak, żeby mieć ucieczkę królem na H7, bo tutaj też pod to się nie mogę władować. Tutaj jest obrona, tu się broni, skoczek wejdzie tu, okej. Okay. Um, okej, okay. wracam tu. Jak zagrasz tu, to dam tak. Hetman, tu ok, Gram, tak. tu od, pod, podstawiłem pionka, nie wziął, wracam. Minuta na zegarze, no właśnie. O, tak i tak zagram. O, skoczek będzie teraz stał dobrze. Znaczy będzie fajnie broniony. I tutaj, pionka mi skubnąłeś, kurczę. Spróbuję tą. No, spróbuję wymienić tą jedną wieżę. No, nie ja wiem, to chyba nie jest najlepsze, ale co mogłem zrobić? Tutaj będziesz teraz szedł. No, jasne, że tu będziesz szedł. Spróbuję, tak, tu jest obrona. Minuta na zegarze. To wszystko przyspiesza, niestety. To wszystko przyspiesza. Nie wiem, tak. Ciężko powiedzieć, co grać. No właśnie. Będziesz mi to starał się wymieniać z Kubańcu. Dokładnie tak. No nie wiem, tak, może tu. Jest źle. No ciężko się gra bez Hetmana. Taki ruch jeszcze masz fajny. A, tu już jest mat, dobra. Dam mu ten, ten, przywi ten, ten przywilej. No ale było blisko. Spróbuję rewanż jeszcze raz. Bo gość, fajnie, że gra rewanż. Dobra, próbujemy. A6 to E4 w takim razie. Widzę, że on tutaj się ze mną bawi teraz. Zapraszam do zabawy. Więc my naturalnie wyprowadzimy wszystkie tutaj um, figury. Może A4, żeby nie było jakiegoś B5. Wieża E1, może E5. No ustawia tutaj taką chmurkę. No. Zobie uciekniemy. Ok. Hetman E2. ustawił hipopotamusa. Uh, tak. Będzie wieża D1. się będziesz przestawiał? No tak, ja wiem, wiem, że tak można. Też się przestawię. Pytanie czy... Tak, teraz nie zagram. Zagram tak. Przestawisz tu pewnie? Dobra. Idziemy tędy. Ok. zagramy tak. Tak, tak i tak jak tutaj, to tutaj, zawsze skoczka mogę wybić, mogę zawsze tu zagrać, też łapię pola, chyba tym, wzmocnię centrum i przestawię wieżę na C1, na kolejną słabość, e, okej, okay. szybko grasz, okej, okay. szybko grasz, przecie drogi przeciwniku, tutaj za to ukarać, jeszcze nie wiem jak tu, 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 dobra, spróbujemy po prostu prostym planem jechać, okej, okay. Prosty plan. Tutaj zagram, to mi zagrasz tu co? Otworzę linię, otworzę niestety linię. Mhm. Tu trzeba będzie grać i spróbować tego skoczka wymienić. Zagrajmy tak. Aha, tutaj idziesz. O rety. Mam F3 jeszcze. No nie, no tak się dałem zrobić. Nie, chwila, tak mogę. On mi da szacha i tu się zasłonię. Dobra, jeszcze uciekam, bo jak bije to tutaj, no ale on da mi szacha tam tutaj, tu jest obrona, ok. tam pionka wezmę. Eee, Fu, tu, 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 co tu się stało w ogóle? Mon może jakoś mi tutaj zaprogresować, tutaj możesz mi zaprogresować, niestety. Ale jak mi zagrasz gdzieś tam, dobra, gram tutaj, kontratakuję, chyba bicia nie ma. Jakieś było. Tutaj. Um, czy ja mogę tu? Nie bardzo, a tak może mogę. Jak tu zaprogresować? Tak, zejdę ze związania, Groże takim biciem tutaj, mam nadzieję. Jakieś tam chocki, klocki, tu się broni. Jak skoczek odejdzie, to nie będę musiał tym bronić tutaj. Aha. Z tym tutaj, 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 tutaj jakieś szachy. No, może mieć to sens. Dobra, chcesz tutaj, chcesz mi zbić tu, jasne. Tu mi zbijesz z szachem, potem tu. Dobra, chwila. Mhm. Zbiję tu, ty mi zbierz szachem. Tu, tu, tu grozi mat. No tak. Będzie tu groził mat. Kurczaczki. Aha, mogę chyba tak zagrać. Chyba tak. Tu będę bronił. Jak tu, to tu. Jak tu, to tu. Jak tu, to tu. Bronię chyba, a tam dalej atak może być. Ok, uciekamy teraz takim ruchem grożenia. Chyba tu muszę wybić. Jak zbijesz mi, to Hetman broni na G2. Jakiś tam szach może być na H6, no ale ucieknę. Tu chyba będzie dobrze. Bronię tu. Szach to król F2. Tu szach, król wróci. A wieża tutaj. Mm. Szach to idę na E2. O, a tak nie mogę? Aha, no przecież Hetman po prostu ucieknie. Co ja gadam tutaj? No tak. E, wiecie co? Uciek... Nie mogę uciec królem. Dobra. Gram tu, żeby zagrać tak i mieć obronę. Koncepcja gry się zmienia. No królem bardzo chętnie bym uciekł tu. Hetman broni tych dwóch miejsc. Aha, taki ruch jest. Ale chwila, potem tak mogę zagrać. Albo tu. Tutaj. Dobra. To się trzyma. Goniec nie ma aktywności żadnych. Nie może nigdzie ruszyć, bo grozi mat. To chyba on taki ruch. Aha, on zbije hetmanem. Tak. Dobra. Skoczek E2. On musi zbić hetmanem. I zagram potem wieżą tam. I wieża tutaj. I szukamy aktywności z tamtej strony. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Porówno! W ogóle jest wszystko porówno, a ja mam koncepcję już takiej gry. Eee, okay. Eee, ok. Ok. Ok, okej, okay, ok. Zagrajmy tak, postraszmy. I może taki w ogóle ruch? Z tam wejść? Kto wie? A, chcesz mi po prostu wymienić. Słusznie. No dobra, wymieniam. Tak, zagram teraz. Wieża nie ma gry. Wieża nie ma gry, tylko że jak ja skoczkiem, dobra, tutaj, tak. No muszę zagrać B3 bronić pionka. Teraz pionki na wagę złota są. E, tak, jak zagram tu, to tu. Dobra. Muszę chyba. Tak. Wieża będzie miała tam opcję. Dobra. A. Um... Aha, tu nie mogę. Dobra, tu się będzie trzymało. Uh, czas ucieka. Bo co, zagram tak? Tak, zagram. Tak, zagram tu. Tutaj, tutaj, co? No właśnie. To jest ten ból. Że nie mogę za bardzo zaprogresować w tej sytuacji. Hmm. No nie mogę zaprogresować. Jakby tutaj... No dobra, spróbuję najpierw tak. On nie może rogońcem ruszyć. A, wieża może wyjść. No dobra, wieża wtedy wy... stąd wyjdzie. Właśnie tak gram. Trochę trzeba będzie przyspieszyć tą grę. Skoczek mój teraz też nie ma dobrej e, gry teraz. No, koniec b5, możesz zagrać. Niestety możesz. Dam szacha. Król ucieknie tu. No tak w zasadzie taki remis może. Od razu mogłem, bo wieża stała gorzej tutaj. Co? Aha, chcesz tutaj jednak, dobra. Hmm. Spić muszę. Skoczek tu. Hmm. Dobra, skoczek tutaj, ty mi tu, ja cię zablokuję. Dobra, będziemy grać w chyba. Czy ta wieżówka jest dla mnie dobra? Tutaj. Dobra, nie, zostawiam i tutaj będę skoczka chciał wstawić. No, on może wrócić i tutaj mi skrobnąć, ale taki mam plan, żeby wejść i tam zamieszać. Zależy, gdzie król pójdzie. Na pewno król pójdzie. Jak gdzieś król pójdzie, to tak. Aha. Właśnie tu, tu, tu. Tu. Hmm. Dobra, trzeba coś przyspieszyć? Niestety, szach. E, pu, kurczę, nie przyspieszę. No dam szacha. Tu pójdziesz? O, ciekawe, wezmę tego, pianka. Tu już czas decyduje, teraz kurczę. No chyba źle pograłem. Jednak. Yy, no tak, źle pograłem. Niestety. Mam mało czasu. Bardzo mało czasu. O kurczę, jest po mnie, o, jest po mnie, 9 sekund jeszcze, kurczę, dobra partia była, myślę, że na pograniczu wygranej niestety mojej, ale no dobra, tu mam w topę, spróbuję jeszcze raz, mój drogi przyjacielu, poproszę jeszcze raz, jest, 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 jest. Nie, nie, no, a właśnie, bo on grał w ten sposób. To mnie denerwowało. No, nie, no, muszę cię ukarać. Nie może tak być. Nie może tak być. To zbyt prosto. Ten sam schemat gramy, co? Dobra. Gram teraz E4. Ok. Nie ma problemu. Graj sobie tak. Tak zagramy. Ok. Pójdziesz długą roszadę. Zapewne tak. Co pewne pójdziesz w długą ruszadę. Albo tak zagrasz jeszcze. Co? A to super. Jak to wszystko wymieniasz, gram tak. Okej. Okay. Oj, strasznie mnie zdenerwowałeś, drogi przeciwniku, tą swoją grą. Bardzo mnie zdenerwowałeś. Okej, okay, gramy tak. Ojej, tupiona podstawiłem. Ależ jestem cielemele, no? Zawsze to samo, zawsze coś podstawię. Zawsze coś podstawię. No nie no, po prostu dramat. Dobra. Tutaj się przedrze, przedrę. Nie wierzę. Szach muszę otworzyć pozycję. Ok. Skoczek. Aha, skoczek na jeden z powrotem. Tego nie widziałem. Tak z opcją bicia. Jakieś strachy na lachy jeszcze przy okazji. Wejście tam, wejście tu. Tam, tam, dobra. On musi chyba tu zagrać. Okej, okay. wejście tutaj. Jak tak, to tak. Aha, on może tutaj. Kurczę. No niedobrze. Znowu niedobrze to wygląda, ale chwila. Tutaj, 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 tutaj. On wróci tu. Hmm, pionki. No ten pionek niestety, no. Co ja pograłem tutaj, no? Szach król tu, bez sensu. Dla mnie. Dobra, bije tu, no już jakaś ostatnia deska. Nawet nie wiem, czy ratunku. Ej, no ale mnie wkurzył tym graniem H3A3. Dlaczego tak się dzieje? No, po prostu tylko zaczy. Może nawet tutaj zbić, no właśnie, i wziąć tego pionka. I nic tu nie mam. Aha, szach tutaj. I wejście tu, tylko żąda szacha, tu weźmie mi gońca, czy ja mam tam jakieś wejścia? A nie mogę tak? Tam? Znaczy, bo on może zagrać tu, ja wezmę, on z szachem, ja ucieknę i te piony zasuwają strasznie szybko, ale wtedy mam, czy tam mam jakąś opcję, król ucieka, no nie, no tam nawet mata nie mam, tu, tu, no to jakaś moja jedyna szansa, no. Hmm. No dokładnie, no, dokładnie, dokładnie tak. No bo jak wezmę tutaj to. Nie... No muszę tak zrobić. Nie mam wyjścia. Nie mam wyjścia. No i pionek idzie. Nawet może Hetman G3 zagrać właśnie. Ale ruch szach i tu. Tak, wzięcie. Nie wiem, bardzo intuicyjnie gram, bo... Bo nie widzę nic lepszego. Wzięcie, wzięcie szach. Jakieś szachy są na szczęście. A, i tu i będę bronił, dobra. Więc on musi Hetmanem teraz uciec. Ja zagram tak. On szach. Jakiś taki ruch, i też wieczne szachy może mi dać. I tam będzie opcja licznego szacha lub jakiegoś mata. On musi to policzyć, nie ja. Znaczy ja też muszę. Ja tylko, że mam mniej czasu. Dobra, on tu zagra na 100%. Tutaj, tutaj. Okej, okay. idę na całego, oczywiście, tu. No tu będę musiał, tutaj, no to będę wracał, najwyżej może nawet tutaj. E, Okej, okay, pójdzie tam, ja zbiję tu. No i tam już gro będzie groził mat. ZBIŁ! Zbiję królem, mam zawsze hetmana tu i tam. A, tego się nie spodziewałem. Tego się naprawdę nie spodziewałem. Teraz pytanie, bo. A, będę miał taki ruch. Taki ruch z takim atakiem i tu z obroną. Dobra, musisz być mój. Uciekasz. No dobra, wracam. On tutaj, ja tutaj bronię. Jak skoszepiony będzie po, po grze? Dobra. Um. Czy ja mogę dać tu szacha? Albo tak zagrać w ogóle? Szach, tu, tu, zasłoni się, biorę tego, też wygram. Dobra, daję szacha, zobaczymy, gdzie on pójdzie. Poszedł tu, i chyba mogę tak zagrać. Mogę jeszcze nawet chyba tak. E, hetman musi tutaj być, hmm, tutaj może tak zagrać. Może być problem. Podejdę królem Żeby szybko być królem Tak, to widziałem, to widziałem Tu, tu, tu Czy tutaj to jeszcze mam szacha Dobra, tu chyba mogę Chyba nawet muszę, bo jeżeli on tak, to mam opcję taką. Idę tak, żeby nie było gońca D6. No, ciekawe końcówki. Ciekawe końcówki tu się pojawiają. Dobra, to chyba mogę teraz. Tak. Żeby zagrać tu. Tutaj i będę chciał zbić tutaj tutaj jak okej. Okay. Mam taki ruch, grożę zbiciem. Tak. On może zbić tu chyba, ale ja wtedy tutaj zbijam. Okej. Okay. Tutaj widełek nie ma. Strzałka i strzałka. Dobra, jesteś mój. Jesteś mój graczu bandowymi pionkami. I dajemy ci za chwilę mata. Mamy to. Mamy to, moi drodzy. Ach, dobra, akceptuję. Jeszcze jedna w takim razie. Widzicie, co on robi? Sami widzicie, co gość odwala. No dobra, masz te B3. No i tak. no W ogóle on gra strasznie źle strategicznie, ale no właśnie lekceważy. Bardzo lekceważy. Gramy naturalnie. No dobra, tutaj wejście i tam na D6. Hop, hop. On zrobi roszadę Ja tak. Tam jakieś akcje. Może długą? Zrobić roszadę i go atakować. Też to jest myśl. Możliwe, że on zagra. Co? O kurcze, tak mogłeś? W przelocie to tutaj. No Dobra, bije to w przelocie. Nie mam tutaj chyba jakiegoś większego wyboru. Tego pionka i tak skosisz. Nie, bronimy. Dlaczego mam nie bronić? C4 za chwilę, i będę cię tutaj bronił. Będę bronił wszystkiego. Tak zagrasz? To pomyślę o biciu. Dobra, idę na, na to. Pionek więcej został. Pionek więcej. Wystarczy. No tak, muszę chyba. Wieża E8 da szacha. Zagram tu. Ten pionek poleci. Tak, możesz pewnie zagrać coś w tym stylu. Będzie szukał zapewne jakieś, muszę szybko zrobić roszadę. O, już roszadę szybko nie zrobię, znaczy nie zrobię w ogóle. Dobra, idę królem na D1. E, roszady nie mam, ale szybko mogę wieżę wprowadzić. Drugą również trzeba będzie. Dobra, wieża E1, gramy szybciutko. Myślę, że on tutaj tym gońcem niefortunnie zagrał. Tak zagrasz, to wtedy tak zagram. I tu cię atakuje, tu mogę pionka wziąć jeszcze. I tego nie chcę brać, oczywiście ta wieża tutaj... Mam nadzieję, że zrobi furorę. Tutaj zagrasz co? Kurczę, jak on sporo widzi. Hmm. Tego nie widziałem, przyznam się szczerze. Muszę chyba tak zagrać. On wejdzie tu. tu. Taki ruch jeszcze jest. Tego nie widział. Próbuję wymienić hetmany, bo inaczej on takim ruch miał. Nie widział tego posunięcia. Dla mnie, na szczęście, wymiana hetmanów dla mnie będzie dobra. Aha, przecież ja podstawiam tutaj wieżę. Potem tak, nie widziałem. Ojej, wiecie co? Tyle emocji tutaj we mnie chodzi. Tak, zbijemy. Tu. No i tu. Okej, okay. No, nie wybronię tego pionka E7. Tam nie mogę, co ja gadam. Więc muszę chyba tak zagrać, żeby wieża miała też swobodę gry. Mam jakość mniej zapiona. Niewiarygodne, co gość mi tutaj gra. Jak mnie drażni. Zagram tu z opcją taką. Jakby się udało jeszcze jednego piona chapnąć tego na przykład. Muszę wprowadzić wieżę. Nie mam wyjścia. Tu spróbuję tędy coś pograć. No tak nie zagrasz raczej. No, muszę wierzą na E3, żeby skoczek miał swobodę. No i wieża żeby miała swobodę. Tej swobody za dużo nie ma. Niestety gram tutaj. Skoczek miał też opcję wejścia H4. No nie wiem, ciężko tutaj coś doradzić sobie. Tutaj wieża wejdzie, co? Tak, tak. No właśnie, jak mi wieża tu wejdzie, to nie będzie dobrze. Koniec uciekł, dobra. Mhm. Taki ruch H4, żeby zawsze tu mieć zaczepkę. Wieża F7, to chyba powrót. Jakieś F3 trochę stoję w miejscu. Nie widzę, jak tu progres zrobić. Mę te figury tak porozstrzelane, trochę w słabych punktach. Mhm. Mm no dobra, tutaj, żeby nie wpuścić wieży. No zagrasz tu, pewnie to ja tu. A, no tak. Wymiana, ale chyba tak mogę, żeby tu wejść. Ten skoczek na D5 będzie miał jakąś tam rolę. Jak zbijesz, to zbiję tym. Ten pionek, fajnie było go wziąć, ale to będzie trudne. Wery, wery. Tu tu. Mądrze. Mądrze gra. Muszę to wybić. Wieżą wybiję. Właśnie on to wybije wieżą. A, muszę to wybić tutaj. Tu, tu Właśnie tego pionka. Pytanie, czy tutaj grać? Dobra, muszę poprosić, skosić piana. Nie mam wyjścia. Skoczek D5 wygląda też fajnie, ale... Idę po prostu na pionka, nie mam wyjścia Tu pójdziesz, no pójdziesz tu, tu Tu, no tak, no kurczę, No tak, mój skoczek jest za wolny Zły wybór Tak Jakby H4 nie było, tutaj bym zagrał I jeszcze bym się trzymał A Tutaj idziesz, no dobra, bije No, gdzie powiedziało A Tak, muszę Tak, żeby Po tym ruchu zagrać tu i mieć zasłonę od wieży Tylko to będzie chyba w topa. Tu, tu, tu. Dobra, muszę tak. Skoczek musi grać aktywnie. Zapiona F4, no to muszę zbić niestety. I co zbijesz? Tego czy tego? Królem podejdę tędy. No dobra, król E2. Hmm, wieża H6 mam taki ruch jeszcze. Na chwilę chociaż. Eee... No tak i tak. No jak król tu, to zawsze mam tu. Król tu. Bicie tu to tu i tu. Ale ten pionek wolny. Takie mam zagranie wtedy. Pójdzie tu. No właśnie. A mam taki chyba ruch. Jak tutaj, to tutaj. Jak tutaj, to tutaj. O, będzie dobrze. Będzie dobrze. I tu. Tutaj zawsze mam widełki. On nie może zbić. Król wrócił. E, ok, taki ruch będę szykował. No jak mi się uda te pionki wymienić, to też blisko remisu myślę, że będzie. On czas traci. Wieża tutaj, to zaraz tutaj wszedłeś tak. Aha. No dobra, bo jeśli tutaj, to mam taki ruch wygrywający, to wieża tu nic nie daje. Muszę próbować to wymienić. Czekam na wymianę. Sam nie mogę. Teraz muszę jakoś mądrze położyć. A, tutaj wchodzisz. Kurczę. Próbuję go załatwić. Tak, tak, tu. No, widełki on widzi. Ha, skoczek broni mi tu, póki co. Zobaczymy, gdzie on pogra. Mm, a się chce zagrać, tak, ale nie mogę. Ale chwila! Mogę? Tu? Tu? Tu nie mogę, tam skosić, dobra próbujemy, on ma 20 sekund, niech myśli, taki ruch grozi, bije, blisko remisu jest. Jak zagram tak, to on tu, ja tu. On zbije, ja tu. Dobra. Chyba to jest ok, on zresztą ma mało sekund. A to jeszcze lepiej dla mnie, bo tu mogę iść. Tu, 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 tu. Tu jestem szybszy. Czy przechwilowo. Tu, 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 tu i wezmę tego. Eee, 40 sekund. Tu, 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 tu. Tu. Dobra, tutaj. Żeby iść tędy. On musi zbić. Tego nie widziałem. A tak mogę zagrać, ale to jest tylko obrona chwilowa. No tak, on szuka remisu oczywiście. Ale była partia. Dobra, moi drodzy, długi dzisiaj odcinek. Dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze się z nim spotkam. Muszę utrzeć mu nosa. 2,5 do 2,5 z tym gościem. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.